8 dni, 3 lokalizacje, wino, góry, miasta, morze. 1200 km przemierzonych marszrutkami i lokalnymi taksówkami, prawie 100 pokonanych pieszo i wszystkie pory roku. Taka była nasza podróż do Gruzji. Zobaczcie sami. W Gruzji warto odwiedzić Tbilisi. To zabytkowe miasto nazywane jest perłą Kaukazu. Zdecydowanie robi wrażenie. Przede wszystkim przyciąga street artem oraz widokami ze wzgórz. Żeby poczuć gruziński klimat, warto pogubić się trochę w jego uliczkach. Uliczkach, w których gościnność to narodowy symbol, jak pomnik Matki Gruzji górujący nad miastem. Przejść obojętnie obok serca Gruzji z Vanetti. Tam zima bywa nieprzewidywalna. Dawniej trudno dostępna, dzisiaj często odwiedzana kraina kamiennych wież i śnieżnych szczytów zachwyca fanów gór. Wielka moc majestatycznego Kaukazu, pełnego pięknych krajobrazów, przyciąga turystów. Latem przyjemnie jest wybrać się tam na trekking, a zimą na narty. Plaża, promenada i wielkie hotele. To turystyczna strona Batumi. Miasta wielu kontrastów, przyciągającego dawniej tłumy wczasowiczów. Teraz miło można tutaj spędzić czas na kamienistej plaży nad Morzem Czarnym. Można też iść na spacer nad morskim bulwarem. Czerwone budki ratowników na plaży, rzeźby wzdłuż promenady i stada ptaków w porcie dodały uroku naszemu pobytowi w Batumi. Gruzja urzekła różnorodnością. Miło było podczas 8 dni spędzić wiosnę w Tbilisi, zimę w górach i jesienne lato w Batumi.